Witam Państwa w Kulturze pod ręką i zapraszam na garść informacji kulturalnych z Rataj. W naszym programie jak zawsze nie zabraknie także zaproszeń na propozycje, na które warto wybrać się w najbliższym czasie, a więc zapraszam do oglądania Kultury pod ręką. Jeżeli wszyscy uczniowie chętnie idą do szkoły, nawet jeśli jest to sobota, to znaczy, że mamy dzień szkolnego festynu. Ekipa Kultury pod ręką przekonała się o tym w sobotę 16 maja na boisko, na którym pojawiło się mnóstwo atrakcji. Zaprosiła nas szkoła podstawowa nr 3 z osiedla Piastowskiego. Tegoroczny festyn jest podsumowaniem projektu Od Bałtyku po Tatrzczyty. Polska to świat, kraj znakomity. Dzieci przez cały rok przygotowywały informacje, różne informacje na temat wszystkich regionów Polski. I podsumowujemy ten projekt w ramach właśnie festynu. Jest quiz o Polsce. Każda klasa przygotowała zabawy związane z Polską, zabawy, zadania dla dzieci, krzyżówki, zadania plastyczne związane z regionem, który dana klasa przygotowywała przez cały rok. Okazuje się, że niektóre klasy postanowiły wykroczyć także daleko poza granice naszego kraju. Nas zaciekawiło stoisko 4A, na którym między innymi można było nauczyć się języka japońskiego. Hajime maszte, watashi wa Michał desu, yoroshiku onegai shimasu. Nauki japońskiego podjął się pasjonat kultury kraju kwitnącej wiśni, czwartoklasista Michał Mucha. Ichi, ichi, ni, ni, san, san, yon, yon, go, go, roku, roku, nana, nana, hachi, hachi, kyu, kyu, kiju. Skąd twoja znajomość języka japońskiego? Jakoś tak się zacząłem interesować i się zacząłem uczyć. Jak długo się uczysz? Jakieś 4-5 miesięcy. Chciałbyś pojechać do Japonii? No, to moje największe marzenie. Uczniowie trójki mają talenty nie tylko do języków. Festyn jest okazją do pochwalenia się nimi przed kolegami, koleżankami, ale także przed wszystkimi, którzy w dniu festynu odwiedzają szkołę. Zawsze na festynie podsumowujemy talenty trójki i tych uczniów nam przybywa. Po raz pierwszy w tym roku nie tylko był śpiew i taniec, plastyka, ale też pantomima. Trójka może także pochwalić się tym, że przy szkole działa 45. poznańska drużyna harcerska Bur. Druhowie w dniu festynu przygotowali dla uczniów mnóstwo zabaw. Przygotowaliśmy zabawy, tak jak tutaj widać, chustek lanzy. Właśnie teraz się bawią w rekina. I rozłożyliśmy huśtawkę z dwóch linii uprzęży. Tam osoba siada w środku, zakłada kaczki, bo było bezpiecznie oczywiście i się normalnie po prostu buja. Jeszcze mieliśmy takie małe karaoke. Na kartkach dużych papierów wypisaliśmy tekst. I grając na gitarze dzieci czytały tekst, śpiewały razem z nami. Harcerskie zabawy to sposób na przyciągnięcie na zbiórki większej liczby chętnych. Zupełnie inaczej, jak dzieciaki poczują, jak to jest się właśnie bawić w takie harcerskie rzeczy, a jak się mówi po prostu chodź ze mną na zbiórkę i w ogóle lepiej to po prostu poczuć i zobaczyć, jak jest być harcerzem, tak chociaż w małej części, bo właśnie większość osób jak spróbuje, to im się to podoba i potem przychodzi. W dniu festynu atrakcje czekały nie tylko na boisku szkolnym, ale także wewnątrz. W jednej z klas uczniowie urządzili mini zoo, każdy uczeń mógł w nim pokazać swoje zwierzątko. Pojawiły się króliki, chomiki, ale także jeż, który nie kłuje i bardzo zżywa się z opiekunami. On pod wpływem zapachu kolce kładzie. Już nie, obca osoba go nie chwyci, znaczy chwyci go, ale mocno kłuje wtedy. I on podskakuje i wtedy to jest jego takie obronne zachowanie. Jak widać, na festynie świetnie bawili się nie tylko najmłodsi, ale także dorośli. O opinię na temat festynu zapytaliśmy jednak dzieci. No jest wesoło, są różne konkursy, quizy i w ogóle. Są fajne takie konkursy, fajne zabawy są dla dzieci, no i ogólnie są fajne rzeczy. Lepiej przychodzić do szkoły codziennie czy na festyn? Na festyn. Dlaczego? No bo tu można się pobawić z kolegami, no, można porozmawiać. Można wygrywać. No jest lepiej, nie trzeba się uczyć. Można wygrywać nagrody, fajnie się bawić. Nie wiem, w ogóle wszystko mi się podoba. Już teraz dyrekcja trójki zaprasza uczniów i mieszkańców na przyszłoroczny festyn. Własnym oczom nie wierzę. Cały ten domek zrobiony ze słodyczy.
A czy wy lubicie słodycze? Tak. A na przykład cukierki? Tak. A tak. A krótki? Można powiedzieć, że młode łasuchy z Rataj, które w piątek 15 maja przyszły do Domu Kultury Polan 100, trafiły znakomicie, ale słodycze to nie jedyna atrakcja, która czekała na najmłodszych uczestników konkursu plastycznego Okładka do książki. Wzięło w nim udział 63 dzieci, a ceremonię rozdania nagród na osiedlu Polan uświetniło przedstawienie grupy Artre z Krakowa. Spektakl nie bez powodu był oparty na motywach Jasia i Małgosi. Zadaniem uczestników konkursu plastycznego było bowiem stworzenie okładek do tej właśnie baśni braci Grimm. Kto tutaj może mieszkać? Jak myślicie? Papa! Co? Baba Jaga? Tak! Robicie mnie w bambuko? Nie! Chcecie mnie rozpraszać? Nie! Baby Jagi nie istnieją! Oczywiście Baba Jaga we własnej osobie pojawiła się na osiedlu Polan i żadnego z uczestników konkursu plastycznego nie wsadziła do pieca. Były za to nagrody. Organizatorzy postanowili wyróżnić aż 18 prac w kategorii przedszkolaków i uczniów podstawówek. Najlepsi plastycy otrzymali w nagrodę zabawki, artykuły plastyczne i oczywiście książki. Klub Seniora Złota Jesień na osiedlu Powstań Narodowych to nie tylko miejsce spotkań tych najdojrzalszych mieszkańców naszej dzielnicy, to także przestrzeń, w której często gości sztuka. Tak było w czwartek 21 maja w czasie wernisażu malarstwa Reginy Taszarek. Wielu mieszkańców Rataj panią Reginę kojarzy jako długoletnią dyrektorkę pobliskiej szkoły podstawowej nr 20 na osiedlu Rzeczypospolitej. Po przejściu na emeryturę zajmowałam się drzewem genealogicznym, bo stwierdziłam, że coś trzeba na tej emeryturze robić, żeby się nie nudzić. No i w tej chwili się nie nudzę, bo maluję. I każdą wolną chwilę na to spędzam. To jest odpoczynek, to jest coś tak wspaniałego, że naprawdę życzyłabym wszystkim, żeby znaleźli coś takiego jak właśnie swoją ścieżkę w życiu, którą można uprawiać, którą można się zająć w wolnych chwilach. W klubie Złota Jesień w dniu wernisażu można było podziwiać przede wszystkim martwe natury oraz pejzaże. Autorkę prac zapytaliśmy, czy to jej ulubiona tematyka. Ja nie wiem jeszcze, to jest moją ulubioną tematyką, dlatego też tą wystawę, jak mnie zapytano, jak zatytułować, powiedziałam chyba poszukiwania, bo jeszcze szukam. Szukam formy, szukam treści. No nie wiem, co się najbardziej będzie podobało, co będzie najładniejsze. Ja się dobrze czuję w pejzażach i w kwiatach. No ale na pewno nie ludzie, na pewno nie portrety czy zwierzęta, to nie. Ale pejzaże i kwiaty bardzo. Prace Reginy Taszarek będą towarzyszyły seniorskim spotkaniom w Złotej Jesieni jeszcze przez kilka tygodni. Teraz z naszą kamerą odwiedzamy Dom Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia. Jesteśmy na próbie Młodzieżowej Akademii Tańca razem z opiekunką artystyczną Młodzieżowej Akademii Tańca Kingą Stout. Chcemy Państwa zaprosić na bardzo ważne wydarzenie. Tak, 25 maja o godzinie 17:30 odbędzie się gala Młodzieżowej Akademii Tańca z okazji Dnia Mamy, Taty i całej naszej rodzinki. Wystawiamy 3 zespoły taneczne, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Czego można się spodziewać na tym pokazie specjalnym? Co zaprezentujecie? Jakie style taneczne? No, będzie się działo, bo maluszki zatańczą hip-hop bardzo energicznie. To są 6-latki, także będzie na co popatrzeć. Starsza grupa ma jazz połączony z elementami hip-hopu. No i najstarsza grupa ma street jazz. Także bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich zapraszam. Yeah.
A teraz propozycja dla wszystkich miłośników dobrego humoru oraz gwary wielkopolskiej. Dom Kultury na Pięterku z osiedla Orła Białego zaprasza wszystkich mieszkańców Rataj na kolejne spotkanie z cyklu Scena na Pięterku w sobotę 30 maja o godzinie 17 w programie zatytułowanym W majowym nastroju wystąpi kabaret Dziura. Z artystami z Bukówca Górnego część ratajskiej publiczności mogła się już zetknąć na konkursach gwary Godejcie po naszymu oraz na niedawnej biesiadzie w Domu Kultury Jubilat. Założycielką kabaretu jest propagatorka gwary Zofia Dragan. Gwara była moim pierwotnym językiem. Właściwie do 6 lat, zanim nie poszłam do przedszkola, to ja za bardzo nie mówiłam innym językiem. Także jest mi bardzo bliski ten język, znany mi jest i rzeczywiście chciałabym, żeby ocalał. Chciałabym, chociaż chyba nikłe szanse. My Wielkopolanie niestety nie dbamy o gwary, tak Ślązacy czy górale. Wstęp na majową scenę na Pięterku jest bezpłatny, trzeba jednak odebrać wejściówkę w Domu Kultury na Pięterku. Jest on czynny od poniedziałku do piątku od 15 do 21. Dziś w Kulturze pod ręką to już wszystko. Ja jak zawsze zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszego programu, premierowo w piątek 29 maja o godzinie 16:30. Do zobaczenia.